No to Bohater na tyle. witamy w kolejnym potężnym materiale z serii Warriors Battle High 3, 3v3, ze mną Fartyn i Drake. Siema. Gramy na Edwina, Matiego i Ezia. Nie. O co pytałeś, Fartyn? Kupiec jaki? O 5 złotych. Nieumarły kupiec. Na straty. A ile? I złoto typowo? No, chcesz więcej nag czy kapłanów? Kapłanów. Bo nie będą fajnie. Odporność na ogień mieli, czaro i strzał czerwonych magów, ale, więcej nag. Ale oni nie dotrwają do daj tego porówno momentu. Porówno złoto i kryształ, to wtedy zrobisz więcej nag trochę. Dobra, ja wiem co oni pójdą w magię, kurwa. Powiedz jakiego, co ty masz, Drake'o, zanim Hera zrobię. Dobra. Kurde, tylko żeby nie zaraza, proszę. Zaraza git byśmy raszowali. Hydrami, zaraz zakontruje Imperium. Uwaga! Ja pierdolę. Sraka. Gorzej. Gorzej, rój. Gorzej. Krasnolud. Gorzej. Mroczny krasnolud. Gorzej. Wysoki elf. Gorzej. Leśny elf. Gorzej. Co może być gorzej? Imperium. Gorzej. Rycerz. Gorzej. Wszystko. No mów szybko, bo hero robię. Najgorsze, co mogło się trafić. O, nie, orka nie. Baśniak. O. Baśniak, kurwa. Ja pierdolę, na 18 intela jeszcze baśniak. Ja myślę, jakim hero grać. Złota nie będziesz słał. Rasujemy imperialnego w dół? Ze skrzetami ognistymi, z kapłanami i z orkami zwykłymi? Może być. To dawaj, ja idę w skrzaty, sraka w kapłanów, a ty idziesz w orków zwykłych na strzałki. Tylko na razie ogarnijmy środki i wejdźmy w dół, w imperialnego. Mhm. Ale mnie brzuch boli, kurwa, od tego wszystkiego. Za dużo mleka dzisiaj się napiłem. Pół litra mleka wypiłem, słuchajcie? No to dużo. No. Ja dzisiaj też mlecznik za dużo, bo promocja była w tepie, jogurty zjadłem 3. 4. No, wypiłem pół litra mleka, jeszcze ten, jeszcze... Jeszcze jogurt jakiś zjadłem, wiśniowy. Ja robię na tego rasza ogry. Ogry chyba useless, lepiej orków zwykłych. No ale ogry przynajmniej coś zniszczą. Ogry mają damage, ale mamy ogniste, kapłany tylko też biją. Co ja wypełniam? Dwa razy metal i potem kamień. A później złoto. Ja później złota w sumie ci będę wysyłał. Odcinek, to ty możesz później snajperów cisnąć. Mhm. No, to będzie dobre. Potrzebuję krychy, jak macie. Masz nowe jedno. Ej, Cinek, ty możesz dać krychy, dawaj. Potrzebujesz więcej złota. A na co tam krychę? Na skrzaty. Dawaj. Masz 300. No, spoko. Uciekajcie stąd,
Masz nowe jednostki do dyspozycji. Masz nową budowlę do dyspozycji. Spójrzcie na moje dzieło. Spójrzcie na mnie, lękajcie się. Uciekajcie stąd. Lękajcie się. Uciekajcie stąd. Lękajcie się. A ja na Imperium gram, tak? Edwin kupiec 19 bogactwa. Fanerze. Edwin ma bogactwo? Ja. No tak, bo on będzie pod złoto. Próbował. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Twoje budowle zostały zaatakowane. Krychy dajcie! Dobra, masz się krycha. Koniecznie krychy potrzebuję. O, nie przyjąłem metalu jeszcze. To, że to nie podświetla czasami. Złota troszkę macie, daję ci 300 krychy, drajku. Dawaj. Złota, piki idzie, w piki obydwaj idą, nie? W piki. A ja potrzebuję złota, a dostałem. Poszło. Jak macie metal, to też przyjmę, jak widzę. Metal? Na razie nie mam. Ja kamienia bym przyjął. Maty idzie pod czaro, bo żadnych jednostek nie robi, żadnych. To może jego zrasować. Tak, jak mi wyjdą te ogry z Berkiem, no. Jego? Tak myślę. Widzę tu niezły pasztet. Można i jego. Wzywałeś? Masz nowe jednostki. Kamienia mi brakuje na tych. Na ogry. Mi też. Mati idzie pod łuki. Tylko łuki robi. Tylko łuki robi? Tak. Na dole dwóch jest. No to dawaj wszystkimi skrzatami na górę i raszujemy. Odpuść dół. Oni cię nie zraszują, bo dasz im kryształ. Dadzą ci kryształ. Czy stracili wszystkie skrzaty? Nie, dopiero mi wychodzą. No to dawaj na górę. Oni w ciebie nie wejdą na dole, jak jesteś zabudowany. No, tylko krychy i kamienia mi brakuje. Jak macie, to dawać. 300 krychy. Metalu mogę dać. Metal też mam. Czekaj, kurde, nie wiem, czy Edziowi nie dawałem krychy. Czym Edwin grał? Siódka. Hero jeszcze chyba nie będzie miał coś, żeby mi tam... No to jak Edziowi dajesz krychy, to bardzo dobrze zagrałeś. Nie, teraz nie, ale nie wiem, czy wcześniej się nie zdarzyło. No to dawaj, Drake'u, na górę. Wszystko, co ci wychodzi, już wysyłaj. Zbieram ogrę. Na pewno na górę? Tak. Bo tutaj dwóch na dole jest. No właśnie. No to na górze będziemy w trójkę. A jak we mnie wejdą we dwóch? Nie mają na budynki nic. A nie, mają łuki niby. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Dawaj fartym też na górę, spróbujemy. Maty jest chyba bez mikro. Wrócę po ciebie. Nie dotykaj. No idę na górę wszystkim, co mam. Puszczaj mnie.
Farten rusz to jednostki, co masz, ale to na razie masz 5 skrzatów tylko, to za mało. A, dochodzą. Tak, dochodzą na cały czas. Czekamy na Berka, czy wchodzimy wcześniej? Zaraz będzie szaman, to możemy poczekać. Chodzą we mnie, jakimś głównym. Raszują dół jednak. Ja. No to pograne. Wchodzimy ja górę. Nie, Ejwa mają. To jak, cofaj do góry na dół, czy? Wchodzimy górę. Wchodzimy? Go. Jeden za jednego. Kurwa, ale dosyłaj Fartin z dołu. No wysyłam co mam, ja tu dużo nie mam, nie? Szkieletów też nie przyzwę, prawie manę straciłem. Wysyłajcie na górze, stoją armię! Dobra, dobra. Potrzebuję pomocy. A czego Ejwa dostali? Ejwa dostali od jednoroga. Jednoroga miałeś, dobra. Potrzebuję pomocy, Cinek, doślij mi coś. Nie, ja wszystko na Rasha. Fartyn, najmówię na górze, bo stoją ci. Dobra, dobra, dobra. Hero tutaj jest. Hero zabijmy, to będzie dobrze. Uciekł Hero. Nie uciekł. Zabiłem go. Fartyn, steruj tam u góry. Steruj, bo stoisz. Dobra, pomóżcie mi na dole, żeby mi Hero nie zginął. Ja nie mam nic tam. Fartyn, proszę cię, ratuj mnie. Mówię, wysyłam co idzie, nie? Ratuj mnie, wysyłam wam krychy. Gdzie masz, w jakiej wieży masz Hero? W tej na dole, po prawej. Ratuj mnie, kolego! Pierdalam! Chyba ucieknę. Krychy, Cinek, daję ci. Obydwu wam daję krychy. I złota, krychy złota? To ja złota przyjmę, ja spalam wszystko. No to dawaj, ratuj mi bazę, kolego! No mówię, że spalam wszystko, nie mam jednostek. Ale to wysyłaj im do mnie te szkielety, wszystko. A możesz zrobić tego buffa do kameleonu. No tego nie zdążę. No powinieneś go zrobić wcześniej, ale dobra. Nie wiem, nie mi cała kryta mi szła na coś innego. Cinek, masz fuj kamienia, zrób te 5, kurwa, za te budynki, które niszczysz. Mam te 5. Robi się, znaczy. Olbrzymy, zacznij robić więcej warsztatów. Cinek, daję ci wszystkie surki, jakie mam. Krychy też dużo dałem. Broń mi tutaj tych wież, bo krychy mi cały czas dają. Cinek, daję ci złota też. Partner, dobra, wchodzimy się. Tak, zbierzmy się i w kolejnego. Ja wchodzę w środkowego. Już? Tak, no jak oni są na dole i cię kończą. Partner, no to dawaj. Czekaj, tylko podjaram to wszystko. Dobra, dobra. Ja tylko tu dużo nie mam, ale dobra. Skrzatów nie jaraj. Kryki ci daje Cinek. I Fartyn, daję wam krychy. Dobra. Cinek, na górze ci armia stoi też. W bazie u tego.
Widzę, dobra, to berkuje, odsuńcie się i wchodzimy. Mam tu jakiegoś szamana? Cinek, w bazie ci jeszcze jednostki stoją i weź rozpierdol sobie te pomniki na górze, ci ja mam cztery zjebać z tymi. Czekaj, bo mam tyle surków, że muszę tutaj... Musisz ogarnąć, no. Fartyn, gotowy na górze? Dobra, gotowy, gotowy. Czekaj, jeszcze tylko kliknę tego buffa do olbrzymów za 5 sekund. Dobra, mów kiedy ja się skryszę. Broń mi tych tutaj. Ja już na dół jest dosyć tyle ci mam wysłane, oni się wycofali od ciebie. Nie, u mnie w bazie jest... Wchodzimy w tego. Dobra, dobra. To dawaj. Idziemy. Cinek metalu ci daje. Wchodzimy u góry. Idziemy. Metalu ci cinek daje. Git. Na bieżni się skup też. Harpie cinek też musisz robić. Ale się wyjebaliśmy. O. Za szczelnie zabudowanie. Wycofuję to. Dobra, spokojnie, skupmy armię na dole i będzie git. Na dół trzeba odbić. Dobra, zabudowuj się. Tak, Cinek, musisz pomóc tam na dole, musisz sobie górę wypełnić i ten, rozwalę ci te pomniki na górze. Rozwal. I wypełniaj to i olbrzymów od chuja, wchodzą we mnie na dole, pomocy. Partyn tam jest. Jestem trochę. A ja wysyłam tam część moich wojsk. Uważaj, Fartyn, no, dawaj, u góry. Dawaj. Uważaj, Fartyn, u góry. Cofnij kapłanów, bo oni wychodzą. Nie rób zwykłych orków, kurwa, na te jebane łuki. Zrobię szkiele. Ale szkiele to będzie za mało, rób też orków zwykłych, daję ci metal. Przechodzę na olbrzymy teraz. Chodzą mi w bazę, kurwa, halo. Jak ty ich przepuszczasz? Nie wiem, jak oni przeszli, ja byłem u góry. Czekaj. No kurwa, farty, nie przepuszczaj. Uważaj na górze, Drake'u, cofnij na górze, Drake'u. Dopóki moje ja szkiele pierdolę, nie dojdą. Cinek, ty bazę Matiego oddałeś za darmo, no do chuja. Nie za darmo, tylko się wyjebaliśmy tam. Kamienia potrzebuję, jak macie. Nie mam. Uwaga na górze. Cofajmy, szkiele mi dojdą, już idą. Coś tam mam? Coś mam jeszcze. Rób kamelony zwykłe. Dawajcie party. Teraz na górze, halo. Jop. No buduję kamelony, ale jest spalam przy kulki. Trzeba górę rozjebać znowu, Matiego bazę trzeba rozjebać. Cinek. Cinek, musisz Matiego bazę rozjebać, halo. Halo. Tak. Potrzebuję kamienia. A ty, Fartyn, zajmij się w tym czasie dołem. Musisz dół jakoś. Dobra, idę. A ja twój środek rozpierdolę. Dobra. Dzięki. Cinek, ty się zajmij tylko górą. Niczym innym się nie przejmuj. Dół, Fartyn, dawaj. Z tymi szkielami. Dobra. Tak to zrobiłem trochę. Ej, dół wchodzą! Fartyn, steruj na dole! Idę. Fartyn, nie śpi, bo zobacz ile masz jednostek w bazie, no. Steruj kapłanami lepiej. Strzał i krok. Halabardy jakieś idą. Na środku, ale to wyjebie. Fartyn, na górze puść armię do przodu, bo idą łuki.
Dobra, będę strzegł jednego olbrzyma. Daj znać jak coś. Jak tam na dole? Idziemy powoli. To dobrze. Rozpierdalaj tam wszystko farty, nie? Jak leci. Yep. Żadnych jeńców. Opuszczałem grę. Zielony? Wyjebało go chyba. Chyba, bo właśnie to tak podejrzanie właśnie. Czerwony? Czerwony góra. No góra by mogła odpaść. Mati może. Mati wyszedł. Ezio wyszedł, tylko Kiszony został. Taka no prawda. Ograni, no. Co mogę powiedzieć? Cinek na orku. Tak, taktyka dziwna. Cinek na orku. Rozwal środek sobie, Fartyn. No, idą. Elegancko, ja odkrycie mapy kliknąłem. Kamienia mi potrzebuje, skój. Ja też kamienia. Macie 500, bo ja nie mogę gniazda zbudować na gronie. Dawaj. Ja chcę. Dobra. Czegoś jeszcze? Krychy jeszcze masz, pieńcy, dobra, to jest. Mam te 5, elegancko. Rozwal te złoto na dole, Fartyn. On będzie chciał w magię iść. Kiszony jeszcze nie wyszedł tylko. Tylko on, nie? Tak. On będzie chciał to grać. Raczej. Bo w magię celuje, na pewno. No ja, bo to jest hero Cinek ten. Wypełni sobie górę, wypełni sobie dwie bazy. Botowski hero ma tyle przesłana tych. On szuka... Cinek, przygotuj duże harpi przede wszystkim. Na tą magię jego. Cinek, słyszysz mnie? To dobrze. Kamienia nie mam, ale złota mogę wysyłać. Na snajperów cinek możesz sobie robić i powiększaj limit. Daję wam złota obydwu. No dobra. W jedną kupę się skupmy. Bot się odbija na dole. No właśnie mówię, on tyle szkieletów naprodukował, nie wiem z czego. Dobra, idź Fartyn na górę z cinkiem się skup, a ja tym botem się zajmę. Dobra. Tam idzie jeszcze mój stack jeden tam. Dobra, to weź się już skup też na górze do cinka. Środek! Ale... Kiszony chce odbijać swój środek, zobacz. Yep. Czyli jednak ja muszę tutaj coś na środku zostawić. Coś tam musisz zostawić. Niestety. Cinek, musisz jakoś pomóc z tym środkiem, bo jak Kiszony straci środek, to będzie git. Mam banshitkę. A i uważajcie na hero, żebyście nie wychodzili hero, bo ma kwatermistrza, to może robić tych czarną straż. Dobra, mam odkrycie mapy. Więc tak. Wszystkie wieże ma wypełnione. Wszystkie wieże ma wypełnione. Najgorzej zabudowany jest od strony bota, od dołu. Najlepiej na górze ma, od strony cinka. Czyli cinek musisz jakby od dołu, bo nie ma odkrycia mapy. Czyli od bota albo od środka.
wchodzi w Fartyna samymi łukami. Samymi łukami wchodzi w tego, w Fartyno. Wystarczy na to te szkielety, kampanii i koniec. Cinek, ty nie idź od góry, tylko kurwa środek trzeba mu zniszczyć. Bo ty idziesz się wypierdalać na jego wieżę, zamiast środek ale zniszczyć. Ale on ma pustą bazę teraz. No nie, ma wypełnione wieże. To wystarczy, żeby to wybronić to, co masz, chyba. Rozwal mu ten kryształ i trzeba go pozbyć tych zasobów, bo on nie ma generacji. On mnie przejmuje. Nie, to bot przejmuje. Ja myślę, gdzie, kto był taki odważny, to przejmować. Dobra. On nie ma generacji, kurwa. Trzeba mu rozjebać zasoby, trzeba go odciąć od zasobów. Dobra, Fartyn, bierz wszystkie szkielety, całą armię jaką masz i dawaj ten. Środkiem. Środkiem, no. Mam odkrycie, to wam będę mówił, jak... Wszystko wam będę mówił, czego chcecie. Co chcę, co... Jednak ten... Mówiłem, środek by został zniszczony i... GG. Edwin wyszedł? Wyszedł. Bot został. Bot został, no. Jakby Ezia nie wyjebało, to kurwa męski. Cinek jak się czemu, czemu wyszedłeś? Z botem było grać. No i kurwa z botem, przecież Matti też wyszedł. To kurwa jeden na trzy mam grać? To bez przesady. No, ale ten, ale... Jak Matti wyszedł, jak został zniszczony. Uciekł, nie uciekł hero. Właśnie, Matti wyszedł, bo został rozjebany. Nie chciał w bazie stakować, a wyszedł. No kurwa, chociaż jak on nie miał tyczy. Bazy. Jak on nie miał bazy i hero stracił, o czym ty mówisz? No wyszedł. Kurwa, nie wyszedł, tylko został zniszczony, znaczy na materiale. Uciekał hero, chciał jeszcze grać, ale po upadku. Zabiłem mu hero. Zabiłem mu hero. Po odbudowaniu się w mojej bazie. Jakby mi chociaż jeszcze dawał kryształ, to jeszcze bym to grał, no ale nie będę grał kurwa 1 na 3. Zabiłem mu hero. Dobrze, to spoko, no ale potem nie dawaliście rady we trzech kurwa na bota i mnie, no to XD, nie? Jakby ja się jak nie dawaliśmy rady? Ja nie miałem bazy, to co miałem zrobić? No nie, hero i wiesz. Panowie, ale ja też czwarte gry w ogóle nie grałem, no to też od tego zacznijmy. Ale ja nie rozumiem, co ty gadasz, przecież co, ja mam hero iść do ciebie? No nie, mówię, że nie gram, bo nie będę grał 1 na 3. Gdyby został chociaż Matti dający mi kryształ w grze, a mówię już o tym momencie, albo Ezio nie byłby botem, tylko graczem. Ale nie będę grał kurwa z botem. Ezio nie byłby botem. No bo był botem, no bo go wyjebało, także jak nawet z botem dawał radę, no XD. Ale nie chcę się grać 1 na 3, bo to jest irytujące. Jak z botem dawał radę? No kurwa, no co, no ile razy się Cinek odbił wchodząc od góry? Miałem kurwa środek swój, też XD. No ale to Cinek sam atakował, ja tam jak my... Sraką atakował od góry chyba z 3 razy, Sraka też od środka, no tam słabo poszło wam. Ja tam ekonomicznie im wysyłałem wszystko. I dlatego właśnie nie było sensu tego grać. A mówię, gdyby chociaż Matti. Dobra, to go next. Nie next, bo nie ma ludzi już. Nie ma już. 2 na 2 możemy. To poszedł. No, ja już nie gram. No, ja w połowie gierki już zacząłem pracować. Zanim w ogóle... Ja nie miałem ogników, nie miałem nic, bo ja już w połowie wyszedłem i pracowałem. No tam hero ci zabiłem, nie? No kurwa, no brawo, ale no ja już nie miałem jednostek w bazie, no toż... No to, wiem, tak jakbyś powiedział, że... To jakbyś powiedział, że... Nie wiem... Że zabiłeś hero jakiemuś nowemu graczowi, no bo ja praktycznie połowę gry byłem awkiem. A, luz. Próbowałem spierdolić tym hero, no ja nie miałem armii, żeby się bronić, bo ja nic się nie rozwijałem. Wysłałem tylko praktycznie pół staka łuczników im na dół i to było wszystko, co ja zrobiłem w tej grze. O. No to chuj. Fartyn, ale... podpalam cię, Fartyn, dawaj. Ale Cinek no tą grę zaliczy do tych, do win ratio. No to było ja żadnych trochę... gier nie zaliczam, bo już mi się nie chce.
Jesteś podpalony fartem. Idę, idę. Byłoby to trochę bez sensu, zwłaszcza, że 2 na 1 nie mogliście tam ugrać, ale no... Cóż. Ciekawe, jakby się gra podtrzyła, jakby Esia nie wyjebało. No, wtedy byłoby naprawdę... Ciekawie. Ale myślę, że i tak byśmy to wygrali. No zależy, czy byście mieli tyle czasu, żebyś ty się odbudował. I co tam za ogniki są? No ja już pięć. W środkowej bazie. To 4 albo 5 jest ogników. Tam stoi. Atakują po budynkach. Co? Ja już... Ja w sumie szybko miałem te 5, tylko miałem problem z kamieniem. No potem różnie by mogło być. No ja magię inwestowałem w magię. No tak jakby było 2 graczy, byśmy jakąś presję. Nie, no kurwa, przecież jakby na ten atak, co ja na środku byłem, jakby on tam przysłał całą imperialną armię, no to kurwa. Znaczy prawda jest taka, że powinno być całkiem baza za bazę, bo jak ja bym pomógł, normalnie zagrał, to pewnie i tak bym górę stracił, ale dół by całkowicie był wyczyszczony. A ty no w pewnym momencie, Mati, wyszedłeś wszystkimi łukami w dół, a ja ci bazę niszczyłem. Co to było? Ja wszystkich Odcinek, tych. Kurwa, pracowałem, na tym wiem, że mnie atakujesz. Czego po prostu. No dobra, ale czemu nie wysłałeś tych łuków do walki, tylko nimi uciekałeś do dolnej bazy? Ja bo pracowałem, zrobiłem na pałę aimowa i to było wszystko, co ja zrobiłem. Ale oni nie szli na aimowie. Ja wszystkich kopalni nie straciłem, nie? Jak coś. No ja jedną rękę grałem przed... Nie zostałem zniszczony do końca. Cinek, jesteś podjarany, że mnie zniszczyłeś, jak nie, ja w ogóle nie grałem. Nie, dziwne było, że ja ci wchodzę w bazę, a ty wysłałeś w dół te łuki, zamiast aimów na mnie i strzelać za drzew. Ja nawet nie patrzyłem w tej grze, gdzie tylko pracowałem. No chyba, że nie patrzyłeś. No i nawet nie powiedział, że mnie niszczą, tylko zniszczyli mnie, a ja wtedy miałem takie a. Ale to Bogu było trochę wiadomo, że tak będzie, no bo... To była jedna z tych gierek, gdzie Mati grał jedną ręką, także... Ale no ostrzegałem przed Mati... tą, nie tak, ale było... Mati chujemy grał? Przynajmniej było pewnie, że tak będzie. Jakbyśmy od razu zaczęli tam tą gierkę, bo to potem jeszcze się z tymi rasami zastanawialiśmy i tak dalej, to bym w miarę dograł grę, a to już praktycznie było na tyle późno, że... Cytując klasyka, to chyba chujem za... No te łuki chyba były na chuju pszczone. Cynek, to chyba chujem za... A to też chyba była jakaś gierka orkiem. Cóż. Ej, dobra giera była ogólnie. W sumie mi się tam dobrze broniło, żadnej wieży do końca nie straciłem, aczkolwiek ta jedna na 50 HP. Bo Imperium HP się dobrze broni, a zabudowane, nie, wypełnione wieże. Imperium na orka zajebiste, no. No, no. Potem orków zacząłeś robić, ale to od kręgów się wyjebali. Także no, no. Na orka, ty, a to było na orka z wypełnionym środkiem od początku gry, nawet nieodkrytym. O, to co dopiero na normalnego. No, to nie wiem, coś tu chyba czuję, żebym to przepchnął. Także zaraz, to?